18-latek kolejną ofiarą zatrucia czadem. W regionie to czwarty taki przypadek. Mieszkaniec Bydgoszczy został znaleziony rano w łazience w jednej z kamienic przy ulicy Grunwaldzkiej. W pomieszczeniu strażacy wykryli bardzo wysokie stężenie tlenku węgla. Ciała dwóch mężczyzn znaleziono z kolei w Sępólnie Krajeńskim. Przyczyny tego zdarzenia bada policja. Blok przy ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy na skrzyżowaniu z ulicą Jasną. To tu na parterze doszło rano do śmiertelnego zatrucia. 18-latek, który kąpał się, został wyciągnięty z wanny przez ojca. Wraz z pogotowiem podjęliśmy czynności resuscytacyjne, niestety bezskuteczne. W łazience znajdował się piecyk gazowy i tutaj prawdopodobnie on był przyczyną obecności tego tlenku węgla na poziomie 120 ppm. Który przyczynił się do śmierci chłopaka. Strażacy znowu apelują, aby na bieżąco sprawdzać urządzenia grzewcze, a także szczelność i drożność przewodów kominowych. Apelujemy również o montaż czujników tlenku węgla, które będą takim pierwszym urządzeniem, które wskaże, że ten tlenek węgla pojawia się w naszym mieszkaniu. Nie są to urządzenia obowiązkowe, tutaj obwarowane jakimiś przepisami, aczkolwiek są to też urządzenia niedrogie, które mogą uratować nam życie. Czad był także przyczyną śmierci 9-latka z Bydgoszczy, który w Nowy Rok stracił przytomność w łazience. Woda w mieszkaniu przy ulicy Warmińskiego była ogrzewana przez piecyk gazowy. Tlenek węgla był także brany pod uwagę jako przyczyna śmierci 54- i 67-latka w mieszkaniu przy Placu Wolności w Sępólnie Krajeńskim. Bezpośrednia przyczyna zgonu będzie znana po przeprowadzonej sekcji zwłok. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Przyczyny tragedii bada policja pod nadzorem prokuratury. Znaleziono ciało dwóch mężczyzn powyżej 60 i 50 lat. Na podstawie oględzin możemy z całą stanowczością stwierdzić, że mężczyźni zmarli w trakcie snu. Miało miejsce nadużycie alkoholu przy nieogrzewanym pomieszczeniu. Od 1 września kujawsko-pomorscy strażacy odnotowali 132 zdarzenia, w których wykryto bądź zlikwidowano wysokie stężenie tlenku węgla. W wyniku zatrucia zmarły 4 osoby, a 72 trafiły do szpitala, w tym 19 dzieci.